Ogromny sukces miejskiego programu wymiany pieców zaskoczył nawet samych jego pomysłodawców z legionowskiego ratusza. Od listopada 2015 roku na skorzystanie z urzędowego wsparcia zdecydowało się już kilkuset mieszkańców. W pierwszych dniach sierpnia prezydent Legionowa miał przyjemność podpisać w tej sprawie kolejną okrągłą umowę, tym razem opatrzoną numerem 600. Walka ze smogiem, walka o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy, jest od paru lat priorytetem dla miasta Legionowo. Jesteśmy ewidentnie liderem w całej Polsce, jeżeli chodzi o ilość piecy, którą wymieniliśmy. To jest ponad 60%. Nie ma chyba w całej Polsce drugiej takiej gminy, która prostym, dostępnym programem dla mieszkańców Legionowa powoduje, że mieszkańcy oddychają lepszym powietrzem, a ci, którzy korzystają z tego programu, mają święty anielski spokój, bo sąsiedzi na nich nie krzyczą. Oni najbardziej odczuwają zmianę jakości powietrza, bo to jest ta niska emisja, która najbardziej oddziaływuje przy tym kominie, z którego wylatuje. Do tego nie muszą w nocy wstawać, do tego nie muszą wynosić popiołu, do tego nie muszą rozpalać, nakładać. Także absolutnie to jest działanie korzystne i dla beneficjentów, a właściwie tych bezpośrednich, a właściwie wszyscy mieszkańcy Legionowa i też okolic są beneficjentami tej do naprawdę dobrej zmiany. Tym razem miał szczęście z niej skorzystać Tadeusz Jeliński, długoletni mieszkaniec trzeciej parceli. I to szczęście podwójne, bo wraz z dotacją na wymianę źródeł ciepła otrzymał też warte 1000 zł bony na zakupy w jednym z marketów budowlanych. Ale i bez tego legionowianin nie miał wątpliwości, że warto wyjść środowisku naprzeciw. Skorzystałem z oferty, jest dotacja i przede wszystkim ekologia, czyste powietrze, bo wszyscy palą gazami, to trzeba się wycofywać z kopciuchów. Oprócz miejskich pieniędzy na wymianę pieca, gruntową pompę ciepła lub na budowę przyłącza gazowego, do wielu mieszkańców Legionowa przemawia też inna codzienna ekonomia. Ekonomia, która w przypadku węgla czarno na białym podpowiada im, że stanowi on zły wybór. Ludzie unikają, bo to koszta, palić węglem to więcej koszta jak gazem. Także opłaca się wymieniać. Myśmy się martwili, że na początku będzie jakby wow, ale to, że sąsiad to zrobił, to i jego rachunki za ogrzewanie są mniejsze niż przy węglu i wygoda niesamowita, to oddziaływuje na innych, plus promocja miasta, plus wzrastająca świadomość. Także myślę, że za 2-3 lata nie będzie rzeczywiście piecy węglowych na terenie miasta. Z informacji uzyskanych w trakcie dokonanej przez urzędników inwentaryzacji wynika, że w Legionowie do wymiany zostało jeszcze ponad 470 kopciuchów, ale zdaniem prezydenta od czasu jej przeprowadzenia sporo zmieniło się na lepsze. Po prostu stare piece znikały z miasta również bez udziału gminnych zachęt finansowych. Część z nich została naturalnie zlikwidowana, bo wszyscy widzimy, jak ogromna presja jest na rozwój miasta i wiele starych budynków opalonych węglem zostało wyburzonych w ostatnich kilku latach i w ich miejscu powstały nowe budynki, a one nie są już opalane paliwami stałymi, bo to też ewenement od 2001 roku nie można w Legionowie budować budynków, które nie są opalane gazem bądź olejem opałowym bądź innymi nowoczesnymi, tak? A poza tym już w nowych budynkach nikt węgla, nawet jakby chciał nielegalnie później sobie, nikt już tego węgla nie zakłada. Także myślę, że jest więcej w rzeczywistości piecy wymienionych niż tylko te, które zostały wymienione przez miasto. Legionowska dotacja na zakup gazowego pieca centralnego ogrzewania wynosi 8 000 zł, a na gruntową pompę ciepła 16 000. W razie potrzeby ratusz dokłada też blisko 2 500 zł na opłatę za przyłącze gazowe. Do tej pory na miejski program wymiany pieców przeznaczono w sumie 4 300 000 zł. I co ważne, jak zapewnia prezydent Smogorzewski, pieniędzy na ten cel nigdy w budżecie nie zabraknie.